Coś będziemy próbować. A za chwilę na naszej antenie pojawi się kabaret Adin. To jest nagranie z kabaretowej sceny Trójki w piwnicy pod Herendą w Warszawie. Ten sketch niech będzie też zaproszeniem dla Państwa na dziś do Bielska Białej, do Teatru Polskiego na 19 i na jutro do Teatru Kores w Katowicach. Też na 19, bo tam kabaretowa scena Trójki zagra i tam w głównych rolach właśnie kabaret Adin, czyli nowa formacja założona przez lidera nieistniejącego już kabaretu potem Władka Sikorę. Adin dziś w Bielsku Białej, jutro w Teatrze Kores, a teraz na naszej antenie. I od razu ostrzegam, to jest utwór tylko dla słuchaczy dorosłych, ponieważ opowiada o, jakby to powiedzieć delikatnie, o kręceniu filmu erotycznego. Dlatego osoby młodsze albo wrażliwe na takie rzeczy prosimy, żeby na chwilę odeszły od radioodbiornika na jakieś 3 minuty, bo tyle potrwa ten... Dzieci do komputera. Tak jest. A kabaret Adina, a zaraz potem Agata Ślazek. I jak? Przeczytał pan scenariusz? No, nie postarał się pan, proszę pana. Przykro mi to słyszeć. Proszę pana, dialogi drętwe. Akcja sierwie, intryga niedopracowana. Proszę mi powiedzieć, czemu Angela poszła do łóżka z Marko? No bo powiedział jej chodź. Przepraszam, umknęło mi. Rzeczywiście powiedział chodź. No ale dalej dialogi są fatalne. Które? No tutaj, niech pan tylko rzuci okiem. Tutaj tylko och, tak, 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 jest do wzięcia. Reszta do poprawki. Mamusiu, ojejciu. Złe? Dobra. Od Marka Angela idzie do fryzjera. Dlaczego u fryzjera jest zamknięte? Bo jest niedziela. A warzywniak jest otwarty. No ojej, jest trochę niekonsekwentne, fakt. Ale przyzna pan, że scena w warzywniaku pyszna. A, mówi pan o tej scenie, w której on zjada z niej liście kapusty? No, niezła jest. Ale czemu ona tam się rozbiera, przykrywa kapustowo w tym sklepie? Jezu, no bo mi się zachciało spać. Przecież ona nie śpi od tygodnia. Proszę pana, jak długo pan pisał ten scenariusz? 2 dni. I 3. Ale przez cały rok zbierałem materiały. Proszę pana, pan nie umie pisać scenariuszy. Nie będziemy się błaźnić przed widzami. Zwalniam pana. No ja pierdzielę. No przecież w pornusach chodzi tylko o jedno. No i u mnie to jest. Co? Dyganko. Rzeczywiście, przepraszam, umknęło mi. Ścienka, czarnobrewa i szczupła bożenka. Wielkie miała ambicje i plany z osobistą przyszłością związane. Choć dorodni młodzieńcy miejscowi co dzień przed nią stawali na głowie, prezentując jej czar swego ciała, ona wszystkich miejscowych olała. Skrościenka, wakacyjna znajomość z przystojniaczkiem majętnym się śniła. W pasie jak osa cienka, nasza miła Bożenka do kurortu nagminnie jeździła. To nad morze, to w góry, lecz uroki natury
miała chorza Bożenka w pogardzie. Rozglądała się, w którym z panów słusznej postury bratnią duszę w Bożence odnajdzie. Spotykała Bożenka, nie powiem panów takich, że daj Boże zdrowie, ale żaden z nich, jak to na wczasach dłużej z naszą Bożenką nie hasał. Czasem miłość dopadła ją kłusem, lecz kończyła się razem z turnusem. Lata biegły, miejscowi młodzieńce zapomnieli o Pannie Bożence. A Bożence skrościenka wakacyjna, znajomość z przystojniaczkiem majętnym się śniła. Gruba jak szerszeń w pasie, po kurortach dla panów atrakcją nie była. To nad morzem, to w górach, ale matka natura wciąż ze zdrowiem serwuje kłopoty. Kiedy chłopstwo łaziło, trzeba babo wszak było. Na patriotyzm. Agata Ślazyk zaśpiewała piosenkę Dziewczynom ku przestrodze. To przygotowanie do wakacji dzisiaj w Akademii Rozrywki razem z Tomaszem Szwedem i Państwem piszącymi do akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Zajmujemy się wakacyjnym przebojem, wakacyjnymi piosenkami. Pan Karol przysłał swoją propozycję: kochaj, kochaj, kochaj mnie, latem będą dłuższe dnie, latem będą krótsze noce, przeleżymy je pod kocem, ewentualnie latem pięknie jest nad morzem, czekam na cię w mym śpiworze. Taka jest propozycja. Pan Krzysztof proponuje, żeby było dużo sialalala, czyli sialalizmu tak zwanego, jejeje, o, tarararara. Wymieniają Państwo również swoje wakacyjne przeboje, na przykład większość twórczości Boba Marleya, Son of Jamaica, Summer in the City, przepraszam bardzo za moją wymowę, ale ja tak ten język znam, jest podany utwór formacji Nieżywych Schabów, Lato, jako przebój letni, że to jest klasyka wakacyjnych przebojów. A jeszcze pan Damian pisze tak: wzorowa piosenka wakacyjna dzisiejszej młodzieży powinna zawierać angielskie słowa u baby, baby i najlepiej rym maybe, maybe. No to już mamy u baby, baby, zabiorę cię na plażę, maybe, maybe, prawda? Już coś takiego jest. A co ty tak piszesz? Tak, już tu dopisałem czterowiersz pewien do tej pierwszej propozycji. Od pana Janka. Tak, tu cytat pana Janka. O miła moja, jesteś jak sprężyna, którą uwiera miłości kres, ale przyjdzie lato późną porą i wszyscy się wtedy rozbiorą. I proponuję do tego taką zwrotkę. Jako sprężyna byłaś mi podporą, choć odleżyny mi miałem już nie raz, dlatego teraz nie chcę się rozbierać, mam na ciele blizny, bolesny to był czas. No, to trochę dojmująca taka jest druga zwrotka, przejmująca. To na przeglądy piosenki poetyckiej, na przykład na odbywające się w czasie wakacji. Tak, ale tak, tutaj po tej zwrotce może być o oh, no, no, no. Taki albo zaśpiew. Baby, baby, maybe, maybe. Tak, tak. Tak, oh no, 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 to ból tutaj rozstania w tym się zawiera. Ja się uczę tego od młodych wykonawców, którzy nawet jak śpiewają o radosnej miłości, to później to oh no, no, no gdzieś się pojawia w tej wokalistyce takiej wyczynowej. To może jest jakaś taka furtka, że w razie gdyby się okazało, że tak, to co oni wyśpiewali wcześniej... Tak, przecież mówiłem no, no, no. Tak, to wycofał się w tak drugiej jest części utworu. Może Państwo by nam też zwrócili uwagę na to, nam, no głównie twórcom wakacyjnych piosenek,